We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że musimy jeszcze chwilę zaczekać na pozostałych panelistów. Jest z nami pan Mark Williams, pan Goran Marbi, a czekamy jeszcze na pozostałych uczestników. Mamy przedstawiciela IGF. Jest z nami pani Henriette. Ale jeszcze czekamy na minister do spraw komunikacji i technologii z RPA. Renata Avila, widzę, że jest z nami. Będziemy z Renatą rozmawiać na temat edukacji. I wydaje się, że jeszcze czekamy na pana André Zureba z Malty. Pan André Zureb jest profesorem z Uniwersytetu Maltańskiego, jest ambasadorem do spraw cyfrowych Malty i wydaje się, że jest z nami już pan Goran Marbi, reprezentujący ICANN. Czekamy wciąż jeszcze na pana Mario Cimoli. Zastępcę sekretarza wykonawczego Komisji Gospodarczej do Spraw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. A zatem może zaczekajmy jeszcze na pozostałych panelistów, żeby móc w pełnym gronie porozmawiać na temat zarządzania internetem, na temat gospodarki cyfrowej, do której nie wszyscy mamy równy dostęp. Mamy w gronie naszych panelistów wielu ekonomistów, więc myślę, że właśnie te aspekty ekonomiczne wysuną się na pierwszy plan naszej dyskusji. Tu Henriette. Chciałabym tylko zauważyć, że jest jeszcze dwóch panelistów na sali w Katowicach. Jesteśmy tu na scenie. Aha, to chyba na Państwa czekaliśmy, ale widzę, że są Państwo z nami na miejscu. A więc jest z nami pani Henriette i pan André Zureb. Doskonale. Pan reprezentuje Maltę. Mamy też panelistkę z Ministerstwa Spraw Komunikacji RPA. Tak mi się przynajmniej wydaje, że miała ona uczestniczyć w tym panelu. W każdym razie, jeżeli Państwo pozwolą, chyba możemy zaczynać. No chyba, że jeszcze na kogoś czekamy, ale jest z nami pan Goran Marbi, jest pan John Frank, jest Mark Williams z Banku Światowego, jest Renata Avila, prawniczka specjalizująca się w prawach człowieka i prawie międzynarodowym. Mamy także pana Franka, który jest uznanym specjalistą w sprawach gospodarczych. I chyba to już komplet. Na nikogo więcej nie czekamy. Możemy zatem zaczynać. Witam wszystkich serdecznie. Pragnę powitać wszystkich panelistów. Comme je l'ai expliqué en français, je suis désolée, monsieur Goran Marbi, j'essaierai de traduire au fur et à mesure.
Są tłumacze, więc będę mówiła po francusku. W razie problemu możemy sami tłumaczyć, ale chciałbym przywitać wszystkich uczestników tego panelu. Przez godzinę będziemy rozmawiać o zarządzaniu internetem. Tematyka będzie bardzo związana z bieżącymi wydarzeniami. Mamy tutaj ekspertów wysokiej rangi, dwóch na miejscu w Katowicach. Dwoje jest na miejscu w Katowicach. Mamy kogoś z IGF-u, mianowicie panią Ariet z RPA oraz pana Gzureba z Malty. Jest fizykiem i jest jednocześnie przedstawicielem Uniwersytetu w Malcie. Chciałabym tutaj przedstawić przed przedstawieniem wszystkich panelistów. Chciałabym wprowadzić tematykę. Będziemy mówić o which governance, o wzorcach zarządzania internetem, jakie są przeszkody na miejscu. Będziemy mówić o rozwoju, będziemy mówić o dostępności do technologii dla wszystkich mieszkańców poszczególnych krajów, zarówno z południa, jak i północy. Kabina przeprasza, ale mówca zmienia język co chwilę. Więc gospodarka cyfrowa jest znakiem czasów. Musimy przyznać, że środowisko, w którym się obracamy, drodzy paneliści, jest globalne i jest cyfrowy już w tym momencie i przez cyfrowanie środków produkcji, środków pracy i produkcji jest mowa w tym momencie o czwartym wieku, o czwartej rewolucji przemysłowej. I już jesteśmy w tych czasach. Ta rewolucja już jest faktem. Jednakże jesteśmy w środku ery cyfryzacji i taki jesteśmy wręcz uzależnieni w tym momencie od łączności, od internetu w tym ultra połączonym świecie. Połowa tak naprawdę miejsc pracy w tym momencie jest, połowa stanowisk pracy będzie zmieniona przez internet, przez technologię. Nikt nie ucieknie od tego. Wszyscy będziemy musieli żyć z internetem. I też pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne dla nas jest internet. I ważne jest to, żebyśmy też znajdowali przyjemność w pracy zdalnej. Musimy to polubić, bo to będzie nasza rzeczywistość. I chciałbym tutaj to podkreślić, że świat pracy się zmieni, więc musimy odpowiedzieć na pytanie, jakich ludzi, jakich kompetencji będziemy potrzebowali w firmach za 5 lat, za 10 lat, w latach 30. XXI wieku. I te zmiany cyfrowe będą spektakularne. I zresztą chciałabym, żeby każdy panelista najpierw się przedstawił, a potem skomentował tę sprawę, mianowicie równość w zakresie dostępu do internetu. Wiemy, że te zmiany, ta rewolucja cyfrowa sprawia, że to rządy przede wszystkim będą odpowiedzialne za jakość edukacji, po pierwsze, ponieważ edukacja, oświata jest środkiem, jest narzędziem, dzięki któremu zapewniamy dostęp do wiedzy najmłodszym. I to jest bardzo ważne, bo gospodarka, w której funkcjonujemy, gospodarka cyfrowa jest gospodarką wiedzy. I to nie chodzi tylko o najmłodszych, bo chodzi o kształcenie ustawiczne, chodzi o kształcenie pracowników, dorosłych. Więc ważne jest to, żebyśmy skosztowali i polubili technologie cyfrowe, bo nasza praca, sposób, w jaki pracujemy dzisiaj, się będzie zmieniał przez sztuczną inteligencję, przez rewolucję cyfrową. Te słowa cyfryzacja wyszły teraz do słownika. Automatyzacja, praca zdalna lub też telepraca, cyberbezpieczeństwo. To są słowa, które już wyszły do języka potocznego.
dlatego że taki jest nasz świat dzisiaj. To jest czas, świat cyfrowy, nie tylko dla nas, dla ekonomistów, nie tylko dla ekspertów, ale dla wszystkich. Mamy tutaj akurat ekonomistów, mamy specjalistów od prawa, tak jak panią Renatę. I względem wobec tego wybuchu, tego wielkiego wybuchu, tej wielkiej rewolucji, my się spodziewamy, że tak naprawdę przyszłość jest świetna, że przyszłość świata pracy się rysuje w różowych barwach. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, ale wiemy, że każda firma mogła przejść przez pandemię dzięki internetowi. I tylko dzięki internetowi. Chociaż oczywiście był kryzys gospodarczy przez COVID-19 i były lockdowny, ale myślę, że COVID-19 był taki pokaz siły internetu i tego, czym jest gospodarka cyfrowa, ale tylko też pokazała, że nie możemy mówić o cyfryzacji, nie mówiąc o równości dostępu do internetu, do tego źródła, wspaniałego źródła wiedzy. Więc musimy udostępnić internet, zapewniać dostęp do internetu dla wszystkich albo dla jak największej liczby ludzi. Rządy są za to odpowiedzialne. Rządy są odpowiedzialne za wprowadzenie nas przez rewolucję cyfrową. Wszystkich interesariuszy, młodzieży. Nasza młodzież jest uzależniona od internetu, jak wiemy, ale to chodzi też o naszych studentów, o pracowników, o uniwersytety, o wolnych obywateli, którzy mają właśnie tą wolność dostępu do transparentnego źródła informacji, jakim jest internet. I wszyscy ci ludzie, wszyscy ci interesariusze technologii, informacji i komunikacji mogą i będą musieli opracować i wypracować nowy, lepszy świat. I zaczynajmy od cyfryzacji. Powrócimy potem do poszczególnych aspektów. Chciałem mówić pokrótce i mówiłam chyba dłużej niż zamierzałam, ale chciałbym teraz przedstawić naszych ekspertów. Mamy panelistów oraz panelistki ze świata ekonomii. Mamy ekonomistów, mamy też prawników, mamy fizyka, specjalistów prawa międzynarodowego i przede wszystkim pierwszorzędnych graczy tego, co nazywamy cyfryzacją. Z wielką przyjemnością przedstawiam naszych panelistów. Wiem, że muszę zacząć od pani Henriette, która jest na miejscu. Pani Henriette jest na miejscu. Chciałabym, żeby kamera, gdyby to było możliwe, gdyby kamera pokazywała właśnie osobę, która teraz zabierze głos, a nie mnie. Postaramy się to też tak przedstawiać. Potem będziemy mieli przewodniczącą grupy IGF, która już jest w Katowicach. IGF liczy 50 członków ze świata prywatnego, publicznego oraz z NGO-sów. Mamy panią Estersen, która jest członkinią Światowej Komisji o Stabilności Cyberprzestrzeni i będzie pracowała cały czas nad komunikacją internetem i nad rolą społeczeństwa, jeśli chodzi o dostęp do technologii i internetu. Mamy również panią Renatę, która jest online. Pani Renata Avila jest CEO Open Average Foundation. Jest zainteresowana, interesuje się prawami człowieka, cyfrowymi prawami człowieka. Jest pani prawnikiem wyspecjalizowanym w prawach człowieka i chodzi głównie o transparentny i wolny dostęp do informacji dla decydentów politycznych w celu osiągania prawdziwej demokratyzacji internetu. Dzień dobry, pani Renato. Czy pani nas słyszy? W sali również mamy Gorana Arbiego, Corporation for Number Society. Panie Goranie, czy pan tam jest? Pan Goran jest online jednak. Pan Goran jest online. Jestem. Hello, Mr. Goran. I'm happy to have you with us.
Bardzo przepraszam, że mówiłam po francusku. Nie przygotowałam prezentacji po angielsku, także raz jeszcze przepraszam. Mam nadzieję, że Państwo nie mają nic przeciwko temu, ale oczywiście można zabierać głos po angielsku. Nazwy domen, to jest ważne dla nas. Numer w internecie, tak nazywamy, tak zapewniamy dostęp automatyczny dzięki sztucznej inteligencji. Był pan, panie Goranie, aktywny przez 20 lat w sektorze internetu. Był pan również, przewodniczył pan agencji szwedzkiej o regulacji stanowisk oraz komunikacji. Witamy serdecznie. My także, przepraszam, pana John Frank Jen, który jest wiceprzewodniczącym w Microsoftie. Dyryguje pan zespołem Microsofta w Brukseli. Nie chcę tutaj robić reklamy Microsofta, ale Microsoft jest bardzo obecny w naszym świecie technologii. I w szczególności chodzi o rozwiązania dotyczące pracy na dystans. Wszystkie zastosowania aplikacji technologicznych to jest narzędzie fundamentalne, którego wykorzystanie jest bardzo ważne, dlatego że kiedy mówimy o internecie, mówimy o użytkowaniu internetu na co dzień. Mr. John Friend, bardzo się cieszę, że mamy Państwa, Pana ze z nami. Witam. Mamy. Jest lekkie opóźnienie z docieraniem głosu. Wszyscy w każdym razie są tutaj. Wszyscy są tutaj i mamy dwóch panelistów on-site i czterech online. Zanim przejdziemy do kwestii, które będą naszym tematem, pan Williams, jest pan digital development, specjalista od wszystkiego, co jest cyfrowe w Banku Światowym. Pan jest analitykiem, analitykiem, obserwatorem tego świata cyfrowego. I ma pan ekspertyzę w dziedzinie rozwoju cyfrowego. Jest pan przede wszystkim ekonomistą z ponad 20-letnim doświadczenia nad pracą tworzenia przepisów. Wszystko, co dotyczy właśnie przepisów, regulaminów i nadzoru. Tak więc teraz przejdziemy do sedna tematu. Mam nadzieję, że za długo nie mówiłam, ale chciałam wprowadzić pewien kontekst tej debaty bardzo ważnej wokół wagi gospodarki cyfrowej i przede wszystkim tej dywersyfikacji i tej wizji inkluzywnej świata internetu dziś. A mamy nadzieję, że jednym głównym celem naszym jest demokratyzacja dostępu do internetu dla wszystkich ludów tego świata, tak aby wiedza była dzielona i narzędzia także, żeby lepiej funkcjonować na świecie pracy, lecz także edukacji. Tak więc zacznę, przekazując głos, po pierwsze, po przedstawieniu wszystkich panelistów, tak przekażę głos pani Renacie, która będzie nam mówiła o wadze tych praw cyfrowych i pytanie będę zadawała kolejnym osobom. Będę zachęcała do interakcji, czyli wszyscy będziemy interagować z wszystkimi panelistami. Czyli pytanie będzie zadane dla wszystkich. Ale ja zacznę, dlatego że sądzę, że prawa cyfrowe są jedną z bardzo ważnych odsłon tej gospodarki cyfrowej w aspekcie tego swobodnego dostępu do internetu. Moje pytanie, pierwsze pytanie, które zadaję wszystkim, to jak zrobić dziś, pani, która jest specjalistką od prawa cyfrowego, jak to zrobić, żeby nikt nie został zostawiony na boku, w szczególności w gospodarkach rynków wschodzących? Jak to działać? Jak będziemy działać?
Czy to jest wykonywalne? Wykonalne? Dziękuję bardzo. Zacznę tak trochę prowokacyjnie. W ciągu ostatnich 20 lat koncentrowaliśmy się w znacznej mierze na podejściu inkluzywnym, na dostępie, ale była to taka trochę perspektywa zbyt ogólna. Chcieliśmy pewne rzeczy narzucać. Natomiast zapomnieliśmy trochę o tym, że powinniśmy wykorzystywać twórczy potencjał, który drzemie we wszystkich użytkownikach internetu. A zatem w tej chwili tak naprawdę pewne elementy świata cyfrowego koncentrują się w rękach niewielkiej garstki ludzi czy niewielkiej grupy spółek technologicznych, które dostarczają usługi, z których korzystają wszyscy użytkownicy. A więc jest to taki model bardzo scentralizowany i powinniśmy dążyć do tego, aby trochę ten problem, ten model przełamać, i to pozwoli nam rozwiązać pewne problemy związane z inkluzywnością. A zatem powinniśmy pamiętać o tym, że nie będzie to rozwiązanie, które uda nam się wypracować z dnia na dzień, ale powinniśmy inwestować w to, aby zapewnić wszystkim sprawiedliwy dostęp do technologii cyfrowych, tak aby każdy mógł z nich korzystać i uczestniczyć w ich tworzeniu. Ja tak sobie myślę, że miałam wielkie szczęście, ponieważ pochodzę z tak zwanego globalnego południa. A wiadomo, jak wygląda w tych krajach dostęp do nawet dość podstawowych usług cyfrowych. A zatem nawet jeżeli ma się wszystkie konieczne umiejętności, nawet jeżeli ma się jakiś pomysł na to, w jaki sposób rozwiązywać problemy, z którymi się borykamy, okazuje się, że rynek w tej chwili jest troszkę wypaczony, trochę zaburzony. Na rynku działają potężni gracze, którzy na przykład konkurują ceną, mogą zapewnić rozwiązania po bardzo atrakcyjnych cenach. Nawet w niektórych krajach oferują oni pewne rozwiązania infrastrukturalne za darmo, a zatem tacy niewielcy gracze nie mogą konkurować ceną, chociaż czasami mają doskonałe pomysły, a zatem gdzieś zostają zepchnięci na boczny tor. Pamiętajmy, że cena nie jest zbyt inkluzywnym kryterium, jeżeli chodzi o dobór technologii, szczególnie takich, które mają być wykorzystywane w sektorze publicznym. Jeżeli popatrzymy na przykład na edukację, to zobaczymy, że oczywiście pracujemy dzisiaj z dziećmi, staramy się edukować dzieci, aby zapewnić im godny start w przyszłości, ale cały czas jeszcze te programy nauczania, które mamy, to są programy, które stawiają na bierność. To są programy, które nakazują dzieciom uczyć się pewnych rzeczy, ale nie uczy się ich krytycznego myślenia, na przykład na temat technologii, z których mają korzystać. To polega na tym, żeby dziecko siedziało cały czas, patrzyło się gdzieś tam w ten monitor, ale nie wykorzystują komputera jako narzędzia twórczego rozwoju. A nawet jeżeli coś tam powstaje, to tworzone są takie bardzo zamknięte platformy, które nie umożliwiają młodym ludziom rozwoju. A zatem musimy zacząć od tego, aby pracować z dziećmi na bardzo wczesnym etapie, tak aby kształtować taką całą kulturę cyfrową. Kulturę, dla której ważna będzie różnorodność, ale także kulturę, w której będzie ważne to, aby zapewnić ludziom do jak najlepszych usług, tak aby zaspokoić ich potrzeby. Przepraszamy bardzo, niestety każdy ma tylko 2 minuty na wypowiedź, a zatem bardzo dziękujemy za te uwagi. Zauważyłam, że rzeczywiście to bardzo interesujące spostrzeżenia. A teraz to samo pytanie chciałabym zadać kolejnej osobie. La parole est à vous.
To samo pytanie. Myślę, że technologia stała się bardzo ważnym elementem naszej gospodarki, naszego codziennego życia. I ważne jest to, żeby zadać sobie pytanie, czy technologia, z której korzystamy, odzwierciedla wartości naszego społeczeństwa i nasze własne. I na pewno rządy jako takie instytucje regulacyjne muszą upewnić się, że rzeczywiście technologia odzwierciedla wartości naszego społeczeństwa. Ale pamiętajmy też, że zakres nowych technologii coraz bardziej się zwiększa, że w grę wchodzi tak wiele różnych aspektów i że mówimy teraz o wzroście rzędu 10% w sektorze ICT. A więc będzie to przyspieszenie wzrostu z poziomu 5% do 10%. Jest to naprawdę bezprecedensowy rozwój nowych technologii i tego, jak wpływają na globalną gospodarkę. Bardzo ważne jest to, że tak naprawdę wszystkie sektory gospodarki, czy to rolnictwo, czy to nauki ścisłe, czy edukacja, wszystkie te sektory są pod wpływem nowych technologii. A zatem musimy ciągle zadawać sobie pytanie o to, czy transformacja cyfrowa, czy mechanizmy sztucznej inteligencji odzwierciedlają nasze wartości. Czy czujemy się dobrze z tym, w jaki sposób wykorzystywane są usługi cyfrowe i nowe technologie. I myślę, że warto jest w tym kontekście zastanawiać się nad tym, w jaki sposób regulacje rządowe mogą pomóc nam nadzorować ten proces. I tak jak już powiedział to sekretarz generalny, ujmując swoje wnioski w planie rozwoju współpracy cyfrowej, musimy znaleźć lepsze sposoby na to, aby możliwie jak najwięcej osób podłączyć do internetu, jednocześnie weryfikując to, czy proces transformacji cyfrowej przebiega zgodnie z naszymi wartościami. A zatem ludzi musimy postawić w samym centrum tych zmian. Musimy zastanowić się nad tym, czy dostęp do internetu jest dostępny pod względem finansowym, czy dostępna jest odpowiednia infrastruktura, jakie są umiejętności cyfrowe, które będą wymagane w rozmaitych sektorach, takich jak edukacja, czy system opieki zdrowotnej. Więc wydaje mi się, że to, czego potrzebujemy, to szersze ramy. Rządy krajowe muszą upewnić się, że uregulowana jest sytuacja fiskalna, że mamy odpowiednią alokację środków, że wspierane są organizacje pozarządowe, jak również zawierane są partnerstwa z prywatnym sektorem. Bardzo dziękuję. Powiem teraz, będę mówić po francusku. A więc pan uważa, że łączność jest, powinna być prawem, ale że brakuje łączności niektórym, bo są problemy związane z infrastrukturami, problemy, jakie należałoby rozwiązać, znaczy jakie mogłyby rozwiązać rządy. Pani Renata, proszę bardzo, pani jest przedstawicielem IGF-u. Zadam pani dokładnie to samo pytanie. Pani Renato, to samo pytanie, czyli w jaki sposób możemy na miejscu, bo przypuszczam, że debata trwa, wokół sposobu, w jaki moglibyśmy demokratyzować ten dostęp bardziej równy do internetu, tworząc dostępny dla wszystkich narzędzia i aspekt kreatywny dla młodszych oczywiście, dla użytkowników internetu. Jak? Pytanie jest również skierowane, ponieważ muszę też
Muszę przeznaczyć każdemu dwie minuty, a nie więcej. Więc pani Renato, w jaki sposób możemy upewnić się, że nikt nie będzie zostawionym samemu sobie w ramach rewolucji cyfrowej? Jak sprawić, aby rewolucja była inkluzywna, a nie właśnie czynnikiem wyłączającym niektórych, tak jak pan Frank wspomniał? Jak sprawić, aby te narzędzia cyfrowe były bardziej ludyczne, bardziej inkluzywne, i jak włączać rządy w ten proces? Bardzo dziękuję. Mam na imię Henriette, prostując tylko to, co powiedziała pani moderator. Chciałabym powiedzieć rzecz następującą. Nie jesteśmy w stanie pochylić się nad kwestią inkluzywności bez konfrontowania się z problemem wykluczenia. Musimy uznać fakt, że świat nie jest równy, że ciągle jeszcze mamy do czynienia z nierównością pod względem rozwoju społecznego i gospodarczego, że mamy wiele przykładów dyskryminacji ze względu na płeć, dyskryminacji również na innym tle. A zatem nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień tej przepaści cyfrowej zasypać. Pamiętajmy, że rolą decydentów, rolą twórców polityk jest przede wszystkim to, żeby umożliwiać, a nie kontrolować. I taki powinien być właśnie ten paradygmat działania, że umożliwiamy, ułatwiamy. Jesteśmy facylitatorem działań, a nie tylko i wyłącznie organami regulującymi, jeśli mowa jest o zarządzaniu internetem. Pamiętajmy, że firmy internetowe, duże firmy internetowe, to nie jest cały internet. One nie są tożsame z internetem. I pamiętajmy, że wprowadzanie regulacji, które mają wzmacniać konkurencję, nie jest tożsame z taką nadmierną regulacją. Zatem pamiętajmy, że internet jest takim dobrem wspólnym i w ten sposób powinien być zarządzany. To chciałam podkreślić. Możemy działać jako globalna społeczność internetowa, żeby radzić sobie z wykluczeniem cyfrowym, ale pamiętajmy, że tutaj przede wszystkim powinniśmy zająć się tą przepaścią pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, która leży też u podstaw wykluczenia cyfrowego. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz, bardzo ważny. Kiedy mowa jest o regulacjach, to ważne, żebyśmy tutaj mieli to samo na myśli. Często będziemy musieli zredefiniować, przejdę na francuski. Musimy zredefiniować internet, sposób, w jaki krążą dane między użytkownikami, bo jest cała problematyka o tym, jak chronić danych, mając jednocześnie dostęp do internetu, ale zanim przejdziemy do tego pytania, podkreślono inny aspekt, mianowicie globalizacja rynków. A właśnie przez pandemię COVID-19 zauważyliśmy, że czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy już w erze postglobalizacyjnej. Gospodarka rynkowa jest, nie pozwala, jak zauważyliśmy, nie pozwala na to, by dzielić się sprawiedliwie dostępem do internetu. Są wciąż narody zmierzające się z problemem biedy. Są nierówności między mężczyznami a kobietami, są nierówności na tle oświaty, są nierówności cyfrowe, które są tak naprawdę wynikiem wszystkich pozostałych rodzajów nierówności. Ale zanim przejdziemy do kwestii legislacyjnej, żeby nie tracić czasu, chciałabym udzielić głos panu Williamsowi z Banku Światowego, żeby podzielił się z nami swoimi wrażeniami. Pytanie jest takie, czy moje zdanie o tym, że już jesteśmy w erze postglobalizacyjnej, czy już powinniśmy przemyśleć na nowo nasze podejście do dzielenia się wiedzą, do edukacji, do oświaty? Samira, czy mogłaby pani mówić troszeczkę wolniej i nie zmieniać języków, proszę. Poprosimy o mówienie wolniej wtedy, kiedy zmieniamy wersję językową.
Williamsa. Pytanie do pana Marka Williamsa. Czy powinniśmy przemyśleć na nowo? Tak, tak, usłyszałem pytanie. A więc jesteśmy w erze postglobalizacyjnej. Gospodarka, jak widzieliśmy, gospodarka się zapadła, ale też zauważyliśmy, że gospodarka rynkowa pokazała swoje ograniczenia podczas pandemii. Zobaczyliśmy, że zauważyliśmy, że istnieją strukturalne nierówności, jeśli chodzi o dostęp do internetu, co ma opłakane skutki dla gospodarki i dla oświaty. I pytanie jest skierowane do przedstawiciela Banku Światowego, pana Williamsa. W tym samym duchu pytania pierwszej części debaty oczywiście. Pytanie dotyczące nierówności strukturalnych, które uwypukliła pandemia COVID-19. Chciałbym podejść do tego z dwóch stron. Po pierwsze, to co pandemia nam uwypukliła, to niezwykłą siłę usług cyfrowych, technologii cyfrowych, które pozwoliły nam prowadzić działalność gospodarczą, jak również mieć dostęp do edukacji. To jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że również zauważyliśmy nowe formy wykluczenia. I dlatego myślę, że dlatego właśnie tyle mówimy o tym, jak ważne jest zapewnienie inkluzywnego dostępu do internetu. Tak to również wygląda z perspektywy Banku Światowego. My postrzegamy ten proces cyfryzacji jako cały złożony ekosystem. A więc chciałbym do tego podejść w taki sposób bardzo holistyczny. Zaczynamy u podstaw. Musimy stworzyć pewne podwaliny, takie jak dostępna infrastruktura, odpowiednie urządzenia, ale również dostęp do bardziej zaawansowanych usług cyfrowych. Ważny jest również dostęp do takich systemów jak cyfrowe ID, jak bezpieczny dostęp do platform administracji publicznych. Tak naprawdę wszystkie te mechanizmy i usługi cyfrowe, jak również dostępne oprogramowanie, to zintegrowany ekosystem. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Dalszy ciąg teraz, ale szybko. Szybko, bo myślę, że aspekty prawne są bardzo ważne. Pan Goran chciałby zabrać głos tutaj i skomentować to, co zostało powiedziane do tej pory o możliwościach stwarzanych przez gospodarkę cyfrową i o to pojęcie ery postglobalizacyjnej. Panie Goranie, proszę bardzo. Czy mam tylko dwie minuty? To ogromne wyzwanie. Po pierwsze, chciałbym bardzo serdecznie pogratulować rządowi polskiemu tego, że mimo trudności w zorganizowaniu tego wydarzenia udało się to forum zorganizować. A zatem ogromne, ogromne podziękowania za wysiłek włożony w zorganizowanie tegorocznego forum. Właściwie chciałbym nieco inaczej podejść do kwestii, o których mówimy. Mówi się o tym, że droga do piekła wybrukowana jest dobrymi intencjami. Ja reprezentuję społeczność techniczną, która właściwie umożliwia dostęp do internetu, umożliwia działanie internetu. Przez ostatnich 25 lat pracowaliśmy bardzo intensywnie, żeby zagwarantować to, że internet dostępny jest dla wszystkich. Państwo o nas nie słyszą. My nie jesteśmy nigdy na pierwszym planie i właśnie o to chodzi. Ale zawsze wtedy, kiedy łączą się Państwo z internetem, to można powiedzieć, że dochodzi do takiego technicznego spotkania z nami, ponieważ my jesteśmy dostawcami tych usług, takimi niewidzialnymi. Żeby to było możliwe, potrzebny był wielostronny
model stworzony na potrzeby funkcjonowania internetu. Byliśmy w stanie udostępnić internet bez szczególnych regulacji, bez wprowadzania ustaw i po prostu my stoimy na straży tego, żeby z perspektywy technicznej internet działał. W ostatnich kilku latach dostrzegamy jednak dużo negatywnej energii, takiego krytycyzmu w odniesieniu do internetu. Właściwie mogę powiedzieć, że obudziłem się któregoś dnia w 2016 roku i zdałem sobie z tego sprawę, że wszystkie te pozytywne komentarze na temat internetu niemalże z dnia na dzień przekształciły się w komentarze negatywne. Mówimy o tym, że poszukiwane są nowe rozwiązania regulujące to, co dzieje się na platformach cyfrowych, ale ja się obawiam takiej nadmiernej regulacji. Myślę, że to, o czym tutaj mówimy dzisiaj, musi zmierzać do rozróżnienia, do rozróżnienia takiego dostarczania usług internetowych z perspektywy technicznej, a usług cyfrowych, które wymagają wprowadzenia odpowiednich regulacji. Zawsze wtedy, kiedy państwo wchodzą na jakąś platformę cyfrową, można powiedzieć, że państwo się łączą z czyimś komputerem albo łączą się państwo z usługami udostępnianymi w chmurze. Można sobie wyobrazić chmurę jako taki garaż, w którym parkowane są różne samochody, a zatem internet pozwala nam na połączenie się z innymi osobami na całym świecie. Musimy upewnić się, że to jest środowisko, które działa w sposób funkcjonalny. I jeśli chodzi o wprowadzanie nowych regulacji, myślę, że muszą być takie regulacje, które są korzystne dla wszystkich. Internet działa trochę jak demokracja. Jeżeli nie będziemy o internet dbać, jeżeli nie będziemy cały czas weryfikować tego, w jaki sposób funkcjonuje, nie będziemy korzystać z błogosławieństw internetu, tak jak również demokracja może ulec zwyrodnieniu. Bardzo dziękuję za ten komentarz, że internet jest jak demokracja. Jeżeli demokracji nie praktykujemy, nie dbamy o demokrację, to niestety ten system może się wykoleić, a więc musimy się upewnić, że wszyscy mają równy dostęp do internetu, że mamy taki sam dostęp do infrastruktury internetowej, a ciągle jeszcze jesteśmy daleko od ideału pod tym względem. I teraz już przekazuję głos przedstawicielowi Malty i chcę zadać pytanie o te wyzwania, z którymi możemy sobie poradzić za pomocą wprowadzania nowych regulacji. Zadam pytanie po francusku. To poprzez nowe zasady, przepisy internetu, w jaki sposób to będzie regulowane, w jaki sposób wprowadzimy zarządczość taką, żeby z tej debaty wyszło coś owocnego. Pański głos. Panie Zure. Bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo ciekawie było przysłuchiwać się pozostałym panelistom i chcę powiedzieć, że właściwie to, co chciałem powiedzieć, to już zostało tutaj wcześniej powiedziane przez Henriette, ale myślę, że warto to jednak powtórzyć. Wczoraj powiedziałem to również podczas innego panelu, że nie jestem politykiem, nie jestem akcjonariuszem, więc też wolno mi powiedzieć, nie wiem. Nie wiem, jak odnieść się do tych wyzwań, ale postaram się jednak jakoś sformułować swoją odpowiedź. Równy dostęp do wiedzy, do informacji, do nowych informacji jest szalenie
istotne i zgadzam się w 100%, a nawet bardziej, że jest to możliwe, jest to wykonalne, że na nas spoczywa ciężar zagwarantowania równego dostępu do rozwoju, równego dostępu do twórczości. I myślę, że to jest taki punkt wyjścia i prawdopodobnie nowe regulacje mogą nam pomóc przemieścić się we właściwym kierunku. Oczywiście nie do końca wiemy, jak to zrobić na poziomie unijnym. W tej chwili zastanawiamy się nad tym, jak wprowadzić takie ultrabezpieczne systemy komunikacji. Przede wszystkim chodzi nam o takie ultrabezpieczne systemy, które byłyby tworzone w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej. Niektórzy nazywają to nadmiernym protekcjonizmem. Są różne głosy krytyczne, ale myślę, że europejskie firmy będą musiały w związku z tym stać się bardziej kreatywne, bardziej konkurencyjne. Ja nie mam oczywiście gotowej recepty na to, jak wprowadzać takie inteligentne regulacje, które nie będą nadmiernymi regulacjami, ale inteligentne regulacje myślę, że mogą właśnie popchnąć nasz rynek we właściwym kierunku, tak żebyśmy wszyscy skorzystali z tych zmian i żebyśmy wszyscy współtworzyli te regulacje. Bardzo dziękuję. Samiro, ja chciałabym się do tego jeszcze pokrótce odnieść. Całkowicie się zgadzam i myślę, że jeśli chodzi o dostęp do internetu, to tutaj regulatorzy umożliwiają małym operatorom działalność. To obserwujemy w takich krajach jak na przykład Meksyk czy Brazylia. Tam udostępniany jest lokalny dostęp, który często dotyczy nie tylko dostępu do infrastruktury, ale również polega na budowaniu nowych zdolności, nowych umiejętności w obszarze cyfryzacji. A więc myślę, że nie możemy nie doceniać roli organów regulacyjnych. Chciałam tylko wcześniej zaznaczyć, że organy regulacyjne często koncentrują się nadmiernie na regulacji, ale ich potencjał jest naprawdę ogromny. Bardzo dziękuję za tę uwagę. Właściwie będziemy przechodzić już powoli do wniosków. A zatem dlaczego mówiłam o gospodarce postglobalizacyjnej? Kiedy słucham Państwa wypowiedzi, to myślę sobie, że każdy z Państwa ma jakąś swoją wizję tego, jak będzie wyglądać internet w przyszłości. Mówimy o tym, że internet powinien być czymś otwartym dla wszystkich, że nie powinien być dobrem, które dostępne jest tylko dla osób majętnych. Była mowa o tym, że problemem nie jest dostęp do wiedzy, ale że ten problem jest znacznie bardziej złożony, tak powiedział André Schreb. I wspomnieli Państwo również o tym, że potrzebny jest zupełnie nowy system zorganizowania i uregulowania przestrzeni internetowej. Mój wniosek, bo chciałabym już do wniosków przejść, byłby taki, że podczas kampanii na rzecz szczepień przeciwko COVID-19 zaobserwowaliśmy, jak ważna jest rewolucja cyfrowa, że na poziomie lokalnym rewolucja cyfrowa udostępniła nam dostęp do szczepień. Ale te osoby, które nie mają dostępu do internetu, nie mają takiego automatycznego dostępu do informacji, w tym również informacji tak istotnych jak informacje dotyczące szczepień. I właściwie moje ostatnie pytanie byłoby takie, czy dzisiaj bez odpowiedniej regulacji przestrzeni cyfrowej możemy myśleć o rozwoju dalszym. Dostrzegamy wszyscy to, jak ważna jest rola technologii i jak ważne jest to, żeby technologia przekładała się na skuteczniejszą działalność naszych przedsiębiorstw.
To nam uwypukliła pandemia COVID-19. I to jest takie moje ostatnie pytanie już do wszystkich. Zaczniemy od Renaty. Myślę, że mówimy też tutaj podczas tego spotkania o funduszach publicznych i myślę, że na przykład pozyskiwanie funduszy publicznych może stworzyć nowe możliwości dla osób twórczych, w tym na przykład kobiet, które działają w wymiarze lokalnym. Może to być ważne narzędzie także sprzyjające rozwojowi innowacji i włączenia społecznego. A także może to być dobre narzędzie dla lokalnych dostawców platform edukacyjnych. To jest także narzędzie, które tworzy możliwości dla wszystkich uczestników i trzeba pozwolić, aby to narzędzie funkcjonowało prawidłowo. Dziękuję bardzo. Pan Mark Williams. Czym dla pana jest regulacja? Pomyślmy o całej rewolucji cyfrowej, która toczy się na świecie. Napędzają ją właśnie reformy regulacyjne. I myślę, że jednym z wyjątków tutaj jest to, o czym wspominał wcześniej pan Goran, czyli kwestia tej infrastruktury firm telekomunikacyjnych, infrastruktury cyfrowej, która być może powinna być lepiej uregulowana. Zatem musimy dbać o to, aby regulacje pozwalały nam dalej rozwijać technologię cyfrową i dbać o prawidłowe funkcjonowanie konkurencji na tym rynku. A więc mówimy tutaj o regulacji rynków. Jak powiedziała pani Henriette, istnieją narzędzia, które mogą wykorzystywać rządy, a więc organy administracji publicznej powinny być bardziej zaangażowane w tego rodzaju procesy. Panie Frank, jak pan uważa, czy rządy powinny bardziej angażować się w ten proces regulacji funkcjonowania internetu? Bardzo krótko odniosę się do tego. Myślę, że niezwykle ważne jest to, aby zarządzanie internetem było projektem wielostronnym. W ten proces muszą być zaangażowani różni interesariusze. Nie chcemy, aby to tylko organy administracji publicznej odpowiadały za sferę, która w dużej mierze jest zdominowana przez uczestników reprezentujących rynek prywatny czy sferę prywatną, a zatem jest to proces, który wymaga podejścia wielostronnego. I dlatego tak bardzo ważne jest organizowanie takich spotkań właśnie jak szczyt cyfrowy, abyśmy wszyscy mogli wymieniać się doświadczeniami. Możemy wsłuchać się w głos sektora prywatnego, publicznego, społeczeństwa obywatelskiego. Możemy wszyscy współpracować, ponieważ to my decydujemy o tym, jaki będzie kształt infrastruktury internetowej. O tym także wspominał pan Goran. A zatem tak, rola prywatnego sektora jest nie do przecenienia. Oczywiście musimy pamiętać, że korzystnym modelem jest także partnerstwo publiczno-prywatne. Czy zatem uważa pan, że takie mechanizmy można także regulować? Czy mogłaby pani powtórzyć pytanie? Bardzo przepraszam, ale niestety nie do końca jestem pewien, czego dotyczy pytania. Pan Frank powiedział, że ważne jest stawianie na współpracę, ale także zaangażowanie sektora publicznego w rynek cyfrowy. Jaka jest pana wizja dotycząca regulacji internetu? Myślę, że trzeba tutaj przyjrzeć się temu, jak działa internet. Wyobraźmy sobie, że w Europie podjęta zostaje decyzja o tym, aby stworzyć jakąś internetową infrastrukturę internetową, ponieważ Europejczykom wydaje się, że mogą być niezależni, mogą kształtować taką infrastrukturę na własną modłę. Zapominają w tym o tym, że przecież jest to infrastruktura, która jest połączona z szerszą infrastrukturą całego świata. To są przecież rozwiązania, które nie znają granic. Przecież
osoby bogate i biedne muszą uzyskać taki sam sprawiedliwy dostęp do internetu. A zatem, jeżeli mówimy o regulacjach, to te regulacje powinny dotyczyć być może treści takich negatywnych zjawisk jak mowa nienawiści, rzeczy, które są niezgodne z prawą, z prawem, czy na przykład kwestii prywatności. Zatem takie regulacje są bardzo istotne. Natomiast nie możemy regulować takich podstawowych zasad dotyczących funkcjonowania internetu, takich na przykład jak te mechanizmy, które umożliwiają ludziom łączenie się poprzez internet. A zatem taka regulacja poszłaby już o krok za daleko. Staramy się zatem my ze strony technicznej, aby internet dostępny był dla wszystkich, aby te technologie funkcjonowały tak samo na rzecz wszystkich i chcemy oczywiście chronić te aspekty, a więc widzimy pewien potencjał dotyczący regulacji. Widzimy tutaj, że internet sprawdza się, jeżeli chodzi o te kwestie techniczne. Na przykład jest on dostępny dla ludzi bez względu na język, z jakiego korzystają. Jeżeli chodzi o to, co jest potrzebne, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie internetu, to jest to właśnie to wielostronne podejście. Jest to taki projekt, w ramach którego ludzie z całego świata powinni angażować się w budowanie internetu, który będzie bezpieczny, który będzie wyrazem współpracy i który będzie stabilny i który umożliwi wszystkim korzystanie ze swoich zasobów. I tylko w ten sposób będzie można odnieść sukces w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Myślę, że teraz czas oddać głos naszym gościom, którzy znajdują się w Katowicach. Mówi się o tym, że nie możemy mówić o demokracji bez internetu i że nie może być mowy o globalnym rynku bez internetu, ponieważ internet jest po prostu niezwykle... Zakończymy z panią Henriette. Jaki model zarządzania? Zwracam się teraz do wszystkich, do panelistów. Pani Henriette, chciałbym poprosić o głos panią Henriette w Katowicach. Jaki rodzaj zarządzania konkretnie chcielibyśmy wdrożyć? Jak moglibyśmy zredefiniować, skoro mowa jest o współpracy między sektorem prywatnym a publicznym, skoro podkreślamy rolę internetu w naszej liberalnej gospodarce, jaki rodzaj zarządzania chcielibyśmy wdrożyć, aby utrwalić lub też zredefiniować umowę społeczną, jaka wiąże wszystkich partnerów, wszystkich obywateli, którzy żyją razem w naszej demokracji, pracowników, ludzi z HR-ów, polityków, żebyśmy wymarzyli razem bardziej równiejsze społeczeństwo, bardziej inkluzywne. Jak ułatwiać dostęp, równy dostęp do nowych technologii, aby nowe technologie nie były zarezerwowaną domeną dla najbogatszych krajów lub najbogatszych ludzi? Jak zredefiniować tak naprawdę, jak i które firmy też o tym zadecydują? Jakie firmy zadecydują o tym nowym modelu demokracji? I czy jest ten model tak naprawdę rzeczywiście demokratyczny, skoro dzieli ludzi na biedniejszych i na bogatszych? Ale bardzo krótko, bo właśnie pokazują mi, że... Myślę, że niezwykle ważne jest wielostronne podejście do zarządzania internetem. Bardzo ważna jest kwestia opracowania odpowiednich regulacji. I chciałabym tutaj oddać, że także prawa człowieka są niezwykle ważnym aspektem, jeżeli chodzi o nasze podejście do regulacji. Myślę, że musimy uczyć się na podstawie regulacji, które już teraz istnieją i nie możemy zakładać, że mamy już gotowe rozwiązania. Powinniśmy świadomie analizować te rozwiązania, które już są dostępne. I to jest także rola szczytu cyfrowego, który pozwala nam wymieniać się opiniami, pozwala nam także zabrać głos jako interesariuszom i być może wpływać na kształtowanie regulacji w przyszłości. Niestety już
prosi się nas o to, abyśmy opuszczali powoli scenę, ale chciałbym jeszcze odnieść się do tego, co powiedział John, który wspominał o tym, że lokalne regulacje mogą w pewien sposób zakłócać działanie internetu, jego funkcjonowanie w sposób sprawiedliwy i jednorodny na wszystkich rynkach. Natomiast uważam, że brak regulacji także może być szkodliwy, ponieważ pewne platformy mogą rozrastać się do takich rozmiarów, że po prostu dominują rynek i inni gracze zostaną z niego wyeliminowani. A zatem powinniśmy znaleźć jakiś złoty środek, dzięki któremu ci niewielcy gracze będą mieli szansę konkurować z większymi podmiotami, nawet jeżeli te regulacje nie będą zbyt rygorystyczne. A zatem myślę, że to jest niezwykle ważne, aby każdy miał możliwość zabrania głosu i wpływania na kształt internetu, czy mówimy o użytkownikach, przedsiębiorcach, czy innych użytkownikach. Ale to oczywiście wymaga jakiejś dozy odpowiednich regulacji. Nie chcemy natomiast mówić o nadmiernych regulacjach, bo to byłoby pójście już o krok za daleko. Dziękuję bardzo panelistom. Mamy jeszcze tylko minutkę do końca tej dyskusji. Przepraszam, jeżeli moje wypowiedzi w języku francuskim zaburzyły trochę przebieg dyskusji, ale myślę, że trzeba powiedzieć sobie, że nadmierne regulacje przeszkadzają. Nie ma internetu bez demokracji, nie będzie internetu bez ram prawnych. Za dużo ram prawnych, to nadmierność oczywiście ram prawnych szkodzi, ale brak ram prawnych również szkodzi. Mam nadzieję, że przyszłość internetu, blockchainów, rynku rysuje się nadal w różowych barwach i mam nadzieję, że świat internetu będzie bardziej inkluzywny i równiejszy, abyśmy żyli w prawdziwej demokracji. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszego panelu. Dziękuję za udział i życzę owocnych obrad przez resztę dnia. Dziękuję bardzo.